Dobra, to postaram się w takim razie zacząć tak w miarę od zera i nie lecieć za bardzo z tym, co mamy do zrobienia, bo w sumie to nigdy nam się nie spieszy i a trochę takiej wiedzy ciekawej dotyczącej ułatwienia też pracy, bo nie sztuką jest robić, narysować coś w inwentorze, ale fajnie jest też narysować to w jakiś taki w miarę logiczny sposób, że kiedy nam przyjdzie do edycji elementu, to nie musimy wyrzucić wszystkiego i zacząć od nowa, bo niestety często te projekty takie, kiedy się uczymy, się w ten sposób kończą, że zmieniamy jedną rzecz w środku, a wszystko nam się rozsypuje w trakcie, bo inwentor jednak jest dość specyficznym programem. I tak zaczniemy. Tak, mam nadzieję, że wszyscy macie włączonego inwentora. No niestety nie wiem, co robicie, więc jakbyście mieli jakieś problemy czy coś, to zgłaszajcie albo pokazujcie ekran, to postaram się to w miarę tam na bieżąco ponaprawiać wam. Ogółem tak, no to w momencie, kiedy włączymy inwentora, to jest nasz ekran główny. Taką ważną rzeczą za każdym razem, kiedy coś projektujemy, jest ta część tutaj projekty. Z reguły, jeśli zaczynacie swoją przygodę, to macie zapewne tylko projekt default w tym momencie, albo ewentualnie jakieś inne dodatkowe, nie wiem, może ten Inventor Electrical Project, jeśli go instalowaliście. Więc z reguły, jeśli zaczynamy pracę nad jakimś większym projektem, a nie jest to pojedyncza część, to warto stworzyć od czegoś takiego, co się nazywa projekt, bo to nam utrzymuje porządek we wszystkich plikach i łatwo jest tym zarządzać, spakować, go przenieść. I po prostu robimy sobie w projektach i zakładamy sobie tutaj nowy projekt prawym przyciskiem myszy. No i jako, że nie pracujemy w chmurze ani nic takiego, no to nas głównie interesują projekty jednego użytkownika. Tam folder, nazwa sobie robimy tak, jak nam wygodnie. Wedle tego widzimisię i w sumie z takich. Aha. Już mam. Dobra, dalej za. I z takich ważniejszych rzeczy na początku, które teraz są mało ważne, ale potem są ważniejsze, jest coś takiego jak opcje folderów. I tutaj mamy to, co nas najbardziej interesuje i czego najczęściej używamy, to pliki Content Center. Dowiecie się później, o co w tym chodzi, ale to jest taka biblioteka znormowanych śrub, nakrętek i tak dalej. I w momencie, kiedy wstawiamy jakiś element z tego, inwentor tworzy plik części z tą daną częścią, którą sobie wyklikaliśmy i wrzuca ją gdzieś. I w momencie, kiedy tutaj mamy na domyślnie, to on wrzuca to jakąś swoją zbudowaną wcześniej ścieżkę. A jak chcemy przenieść projekt czy komuś udostępnić, to potem ma brakujące części, więc z reguły fajnie jest tutaj sobie zmienić ten folder jako na po prostu folder projektu. I wtedy zapisuje nam sobie w nim te wszystkie pliki. I w sumie jeśli chodzi o takie rzeczy na wstęp dotyczące tej części środowiska i części tworzenia projektu, to tyle. Więcej w sumie nie potrzebujecie wiedzieć jakichś dziwnych rzeczy, co, jak i do czego. I tak, tutaj, gdzie mamy nowy, mamy takie cztery elementy. W sumie trzy z nich przerobimy. Myślę, że dzisiaj jeden, max dwa. A tak, część to jest. Tworzenie części to jest tworzenie jednego, jakby jednej bryły. Chociaż nie zawsze i nie do końca, ale tak najprościej jest to ująć, że jeśli, nie wiem, mamy jakąś maszynę, to częścią jest śrubka, częścią jest kawałek obudowy, częścią jest drugi kawałek obudowy, a w ramach zespołu składamy na przykład do siebie te dwie części stworzone właśnie jako bryły, pojedyncze bryły i ustawiamy śrubką i ustawiamy, że to ma być tu połączone w tym miejscu do siebie. Wtedy to w miarę wszystko powinno ładnie działać. Dobra. Tak, rysunek. Jest to przenoszenie naszego rysunku 3D na arkusz kartki po prostu, gdzie pokazujemy różne rzuty, przekroje, gdzie ustawiamy wymiary i dzięki temu możemy wydrukować nasz plik, czy wygenerować z tego PDF-a i wysłać do firmy, powiedzieć nam, zróbcie nam taki element, albo pokazać go komuś, albo nie wiem, wziąć sobie nawet na warsztat właśnie wydrukowaną kartkę i wiedzieć, jak wytworzyć ten dany element. No i prezentacja jest to w sumie tworzenie różnych animacji, widoków rozbitych, które są fajne, jeśli chcemy, nie wiem, stworzyć sobie jakiś plakat czy prezentację dla kogoś.
Tak, zaczniemy od stworzenia sobie nowej części. Więc tak, na początku odpala nam się taki czysty ekran. I po lewej stronie mamy widok części i elementów, z której się składa. Jest tak, tutaj w widoku możemy sobie po prostu, mamy różne opcje widoku, ale to też możemy sobie tutaj na tym kubie przekładać, jak to ma wyglądać. Z której strony chcemy patrzeć na nasz obiekt. Jeśli chodzi o nawigację taką w przestrzeni, to z Shiftem obracamy się. Shift i wciśnięte kółko myszy, tak jak widzicie tam po tym kubie, tutaj w prawym górnym rogu. Będzie się obracamy. Kółko myszy przód, tył, to sobie się przybliżamy i oddalamy, dlatego teraz nie widać, a wciśnięte kółko myszy po prostu przesuwamy się po elemencie. Jeśli chodzi o folder początek, to pokazuje nam jakby punkt startowy, który ma każdy nowy element, który tworzymy. On ma przyjęte płaszczyzny x, y, z i oś x, y, z. I punkt środkowy tej naszej całej przestrzeni. Te płaszczyzny i osie się przydają potem, kiedy chcemy coś robić, że na pewno jest prostopadłe, tylko na pewno jest równoległe. To pokażę później, do czego można fajnie wykorzystywać. I taka rzecz, jeśli się zgubimy w widoku, a to zaraz, bo tak już narysujemy coś, to będzie najłatwiej widać. I na górze mamy wstążkę. Wstążka ma taki najważniejszy przycisk na sam początek, to jest rozpocznij szkic 2D. Tam sobie rysujemy naszą część, którą chcemy zrobić, i potem robimy na niej różne operacje, które są tutaj pokazane dalej. Więc w sumie, kiedy sobie klikniemy rozpocznij szkic 2D, pokazują nam się właśnie te płaszczyzny, o których opowiadałem, x, y, z. I dzięki temu możemy sobie wybrać, na której chcemy zacząć rysować nasz obiekt. Taka ciekawostka, myślę, że dla osób, które korzystają z drukarek 3D i innych tego typu rzeczy, spójrzcie sobie na układ osi. I w relacji do tego naszego kuba. W inwentorze Y oznacza jakby oś pionową, a Z i X osie poziome. Szczerze nie wiem, czy da się gdzieś to przestawić. Próbowałem to znaleźć, ale pogodziłem się z tymi. Z reguły po prostu trzeba obracać potem elementy, jeśli szykujemy sobie jakiś projekt do wydrukowania czy wefrezowania. I tak. Kiedy też chcemy stworzyć obiekt, no to zaczynamy od płaszczyzny. Będzie zacznę od tej płaszczyzny, która jest jakby na dole, więc patrzymy na nasz obiekt z góry. I w momencie, kiedy chcemy sobie coś stworzyć, no to na przykład w tym momencie narysujmy sobie, mamy tak do wyboru, linie, okręgi, łuki, prostokąty. Jeśli rozwiniemy tutaj w dół, jest więcej dostępnych opcji, okręgi, łuki, prostokąty, na przykład prostokąt tego typu. I teraz jak sobie zobaczycie, rysuję sobie zwykły prostokąt. Kiedy w tym momencie mogę wpisywać wymiary, albo ustawić je sobie na oko, tak jak mi pasuje, albo po prostu zadać wymiary. Pomiędzy tymi oknami z wymiarami przenosimy się za pomocą tabulatora i kiedy już mamy tą kółeczkę, to znaczy, że nasz wymiar jest złapany, więc po prostu wystarczy wcisnąć Enter albo kliknąć lewy przycisk myszy i pojawi się nasz obiekt. Obiekt, który właśnie stworzyliśmy, posiada tak, pokaż wiązanie. Taką ważną rzeczą, którą kiedy stworzyliśmy tak automatyczny nasz element, są wiązania, ponieważ każda linia, kiedy jest właśnie tak jak teraz, jest ciemna, jest w jakiś sposób ze sobą związana i dzięki temu stoi w tym miejscu, w którym ją narysowaliście. Widzicie, tu w prawym dolnym rogu jest napisane, że szkic jest w pełni związany. Jeśli szkic napisze, nie wiem, że brakuje dwóch wiązań, czy coś w tym stylu, on wam zadziała prawdopodobnie, ale w momencie, kiedy będziecie chcieli coś zmieniać czy przesunąć jeden element, to może się okazać, że w drugiej części szkicu wam się wszystko rozjedzie, bo linie będą miały jakieś dziwne powiązania, o których nie wiecie i zaczną tworzyć. Zobaczcie sobie tak. Tutaj mamy. Pokaż jeszcze raz, jak się robi te wymiary. W sensie, jak ten prostokąt cały stworzyłem? Nie, jak zrobiłeś te żelone, te strzałki pokazujące wymiar. O tym mówisz? Już, o tym mówisz, tak? Aha. To popatrz, wiesz co? Ja to ogółem stworzyłem na etapie tworzenia prostokątu, ponieważ kiedy wpiszesz mu wymiary, tworząc prostokąt, to ci się pojawią te wymiary i strzałki. Tak jak teraz, widzisz?
A w momencie, gdybym stworzył ten prostokąt, po prostu rysując go, to wtedy się nie pojawią te wymiary. I w tym momencie, jakbyś chciał go opisać, to tu masz taką opcję wymiar i po prostu musisz zaznaczyć jedną. I tu możesz sobie wpisać na przykład wymiar 30 i tu możesz wpisać wymiar 20. Okej, dzięki. Więc albo opisujemy tworząc, albo opisujemy po stworzeniu. Różnie się robi, w zależności od tego, jaki kształt, jak to chcemy zrobić. Czasami jest, jeśli mamy jakiś skomplikowany na przykład obrys, to sobie na czuja lecimy liniami, plus minus jak to ma wyglądać, a potem sobie to opisujemy i łapiemy wiązania. Jak sobie zobaczycie tutaj, jak właśnie wspominałem o tych wszystkich wiązaniach. To, co teraz używam, to po prostu pokazuje wiązania. One normalnie się pojawią, jak najadę na jeden element, a w tym momencie chciałem, żeby pokazały się na stałe. Więc patrzcie, tu mamy na przykład wiązanie prostopadłości. Ono wiąże te dwie linie, że są do siebie prostopadłe. Kiedy go usuniemy, to pisze tutaj nam potrzebne wymiary 1. I teraz popatrzcie, jak sobie złapiemy za... Czy za coś mogę teraz złapać, czy jest... Nie, dobra, to czekaj, pokażę wam to inaczej. Kiedy sobie właśnie, o, to co mówiłem, że można zrobić prostokąt, tak jak przed chwilą zrobiliśmy, no możemy zrobić też prostokąt, po prostu rysujemy sobie cztery linie, nie patrzymy na to, co inwentor pokazuje. No i teraz na przykład bierzemy wiązanie i pokazuje nam, patrzcie, potrzebne wymiary 7. Czy on w ogóle nie wie, co on ma, jak inwentor ma do czego trzymać nam ten element, ponieważ o, to można sobie przesunąć tu, to można sobie przesunąć tu. I tu można złapać za narożnik, jak mi się w końcu to uda zrobić. O, możemy sobie złapać za narożnik i dowolnie nim ruszać. Ale w momencie, kiedy teraz zaczniemy wiązać szkic, czyli właśnie weźmiemy wiązanie prostopadłości, złapiemy, że tu ma być prostopadłe, to on tu nam łapie prostopadłość. Teraz tak, skoro tu mamy prostopadłe, to jeszcze potrzebujemy złapać na przykład w tym miejscu prostopadłość. I teraz sobie tutaj. To już tutaj już jak dodamy wymiar, który drugi raz wiąże nam, to dostajemy takie ostrzeżenie od inwentora. Czyli mamy teraz związane trzy narożniki. I już możemy ruszać sobie góra-dół, możemy go sobie skalować. O, możemy go sobie skalować, ale nie możemy już łamać tych wymiarów dowolnie, tak jak wcześniej. I to, co pokazywałem tam wcześniej, to teraz możemy wziąć wymiar, złapać go tutaj i opisać sobie. Tu jest 30, tu jest na przykład 20. I w tym momencie potrzebuje inwentor od nas jeszcze dwóch wymiarów. To są, są wymiary takie, których jeszcze nie... Czyli, bo mamy związany cały nasz kształt, ale nie mamy go umiejscowionego w przestrzeni jeszcze. O, widzicie, on może się ruszać w tą stronę, a jak sobie go złapię, to może się ruszać w tą stronę. I tutaj możemy zrobić coś takiego, żeby ten wymiar na przykład sobie związać do jakiegoś elementu. A pokażę na przykład, mamy punkt środkowy i tu mamy wiązanie zgodności, więc możemy sobie związać nasz punkt środkowy tutaj, bo on, te punkty właśnie z początku normalnie się nie wyświetlają, ale tu możemy go sobie właśnie złapać w tym początku i złapać na przykład do narożnika i w tym momencie nasz prostokąt tym narożnikiem związał się ze środkiem szkicu. I jak widzicie, szkic jest w pełni związany. Czekajcie, proszę, z niego wyszedł. Szkic jest sobie w pełni związany i gdziekolwiek go nie złapiemy, nie możemy nim ruszyć w żadną stronę. To tak, no to jesteśmy na etapie właśnie, że mamy wszystko związane, więc jak widzicie, tu jest cała opcja, w sumie cała gama tych wiązań, jeśli właśnie chodzi o ustawianie wiązań koncentryczności, właśnie ustawiania punktów, łuków w jednym miejscu, jest wiązanie prostopadłości, równoległości, mamy też wiązania poziome, wiązania pionowe, można też robić te wiązania do właśnie płaszczyzn, do punktów środkowych, przyciągać je do stycznych, dzięki temu. Mam pytanie w sumie, czy ktoś korzysta z starszego inwentora niż 2020? Chyba nie. Ogółem powiem wam taką ciekawostkę, że w starszych nalegałem, żeby był wyżej 2020, bo tu zrobili taki fajny feature, który się potem okaże, że jeśli właśnie rysujemy dużo różnych obiektów, to inwentor sam sobie ogarnie potem, jak będziemy chcieli wyciągnąć szkic, przecież pokażę wam, jeśli tak mamy załóżmy dwa obiekty i będziemy chcieli potem wyciągnąć szkic, to kiedyś było tak,
że inwentor bardzo nie mógł, szczególnie budulok kształtów, inwentor nie mógł się zdecydować, czy my chcemy wyciągnąć tą jedną rzecz, czy nagle dwie, czy trzy, i łapał to bardzo różnie. I właśnie w tym 2020 teraz jest tak, że bez problemu można zaznaczyć powierzchnię, którą się chce. A w tych wcześniejszych inwentorach trzeba było bardzo mocno na to uważać na etapie szkicu wszystko, ponieważ właśnie w momencie, kiedy sobie nie powiązaliśmy dobrze rzeczy, a wręcz nie potworzyliśmy punktami takich zamkniętych obrysów, to inwentor potem strasznie głupiał i nie wiedział właśnie, co chcesz złapać i wysunąć do czego. I to jest właśnie duży plus tego 2020. Pytanie, czy nie jest to kosztem tego właśnie, że na przykład ludzie będą tworzyć bardziej niechlujne szkice, przez co im się będzie to łatwiej rozjeżdżało, ale to się okaże w praktyce. Więc tak jak tak, mamy sobie ten nasz prostokąt i teraz sobie kończymy ten szkic i teraz przechodzimy do edycji 3D. Więc jakby szkice są naszymi elementami na płaszczyźnie, z których potem coś robimy. Możemy na przykład wyciągnąć do góry i w tym momencie mamy, jakby na, wręcz możemy to zrobić na tych nastawach, które nam inwentor zaproponował, a przejdziemy do tych rzeczy zaawansowanych za chwilę. Więc zróbcie sobie taki zwykły, prosty klocek. I teraz tak, kiedy chcemy zrobić jakby na tym klocku coś jeszcze dalej zbudować, to najlepszy, takim następnym krokiem jest po prostu kolejny szkic. I w tym momencie, kiedy chcemy stworzyć nasz szkic 2D, możemy stworzyć na którejkolwiek powierzchni naszego elementu. Jak wspominałem na początku, to tak, z wciśniętym kółkiem myszy ruszamy elementem, shift i kółko myszy obracamy nim i kółko sobie zoomujemy. A jak ktoś wyleci gdzieś w kosmos od naszego elementu, czy złożenia, czy coś tam i go zgubi, to wystarczy, że naciśnie home na klawiaturze, to element do niego wróci. Ok. Jak mamy sobie ten nasz klocek, to możemy stworzyć na każdej jego ścianie nowy szkic i edytować go w którą stronę. Możemy także stworzyć znowu na płaszczyznach nasze szkice, jakbyśmy chcieli kontynuować coś względem płaszczyzna, wiemy, że na przykład nasz element jest osadzony w 0,0. Ale w tym przypadku chcemy po prostu zbudować coś na naszym klocku. I teraz tak, widzicie, potraktowano nam jako tą powierzchnię, co wcześniej mieliśmy naszą płaszczyznę, teraz mamy górę klocka. Więc rysujemy, weźmiemy sobie na przykład na nim, chcemy narysować oko. Więc rzucamy sobie okrąg na środku i po prostu go sobie w ten sposób umieściliśmy. Teraz, jak widzimy w prawym dolnym rogu, potrzebujemy trzy wymiary nadać. Jak widzicie, on też zmienia kolory, kiedy nadajemy te wymiary. W momencie, kiedy nadamy sobie teraz, wziąłem sobie wymiar i nadamy sobie średnicę naszemu elementowi jakąś, to zostaną, to widzicie, potrzebne wymiary zostają już tylko dwa. I teraz musimy ten element gdzieś związać. Najlepiej byłoby go związać względem jakiejś krawędzi elementu poprzedniego, więc możemy sobie na przykład złapać tą krawędź i środek naszego okręgu i umiejscowić go. Na przykład tu 10. A co gdybyśmy chcieli nasz element ustawić idealnie na środku tego klocka, ale chcielibyśmy, żeby ten klocek, żeby ten nasz kółko zawsze było na środku, niezależnie od tego, jak zmienimy poprzednie wymiary w tym klocku. Zobaczcie. Wszedłem sobie teraz tego ze szkicu, żeby wam pokazać. Teraz zobaczcie, mamy tutaj wyciągnięcie proste i tu jest ten nasz szkic pierwszy, z którego otworzyliśmy ten klocek. On jest w tym momencie wyszarzony, bo został wykorzystany do wyciągnięcia. Ale zobaczcie, jak sobie wejdziemy w niego, to każdy wymiar, który stworzyliśmy, ma swoją nazwę. Ten jest wymiar T2. Tu jest wymiar T3. I każdy z tych wymiarów możemy wykorzystać w naszym dalszym elemencie szkicu, żeby stworzyć zależności. Sobie na przykład mamy tutaj i wiemy, że ten wymiar tutaj krótszego boku to jest D3. Wystarczy, że wpiszemy sobie D3 przez 2 i wiemy, że jest na środku. Akurat tu się nic nie zmieniło, bo ten wymiar był 20, ale tu było 10, więc 10 się nic nie zmieniło. Ale zobaczcie sobie, mamy tutaj taki przycisk parametry, które są ogółem zebrane
to, co przed chwilą sprawdziłem, właśnie te wysokości i pokazane, gdzie one są. Więc jak sobie weźmiemy i... O, zmienimy ten parametr D3 na przykład 30, to klocek nam się powiększył, a wynik tej formuły jest nadal 15, więc nasz element został na środku. Te ogółem można robić potem w ten sposób, że te parametry są zaczytywane z różnych plików, łączyć to na przykład do Excela i tak dalej, to już są mega skomplikowane aspekty. No i teraz sobie jeszcze dodamy drugi wymiar i zrobimy go D2 przez 2, żeby tak samo było na środku. Więc w momencie teraz, kiedy no, widzicie, to są D3 przez 2 i D2 przez 2. Więc w momencie, jak sobie będziemy ruszać tymi D2 i D3 elementami, tak samo będzie nasz przekółko zawsze na środku. To będzie dwa le, czy kupole? Wiesz, że ktoś tam uczy młodsze rodzeństwo korzystać z inwentora przy okazji. Okej. Okay. I teraz jak mamy nasze kółko, to przechodzimy znowu do wyciągnięcia prostego. I przez to, że mamy je teraz w tym miejscu, mogę wam już pokazać więcej opcji, które możemy tu wykonać, bo oprócz zwykłego wpisania wymiaru tu, możemy przejść do opcji. Po pierwsze to jest tak kierunek, w którą stronę robimy go, czy w sposób domyślny, czy w odwrócony. Możemy też zrobić w dół. W tym momencie, popatrzcie, jak mamy do góry, to tutaj mamy operację Bola, że robi nam połączenie, że połącz, czyli dodaje nam ten element. Kiedy zmienimy kierunek taki, że będzie do środka poprzedniego elementu, inwentor automatycznie zmienia nam na wytnij, ale można mu zmienić na, że to ma być połącz. Jeśli sobie damy większą odległość, to zobaczcie, że z drugiej strony nam wyrósł grzybek. Więc jakby to, że inwentor to zmienił, to tylko wynika z tego, że w większości przypadków tak jest potrzebne. Możemy także zmienić sobie na symetryczne rozwinięcie. Można także powiększać to poprzez złapanie tej strzałki sobie. Nie jest to najbardziej precyzyjne, ale tak na oko, czasami trzeba coś ruszyć, to się nada. Tak. Możemy także stworzyć przecięcie, czyli zostaje nam tylko ten element, który jest elementem wspólnym tych dwóch elementów. Tak jak w tym przypadku. I można też stworzyć nową bryłę. Ale to pokażę wam jeszcze, o co chodzi z bryłami. Mamy tutaj takie coś, jak korpusy bryłowe. W momencie, kiedy dobudowujemy nasz element, wszystko jest jedną bryłą, kiedy robimy różne operacje, ale właśnie na przykład, kiedy robimy te wyciągnięcia proste, możemy ustawić, że tworzymy przez nas element, będzie nową bryłą i zobaczcie, jak kliknę OK, to pojawiły nam się jedna bryła i druga bryła. W tym momencie nie idziemy się w to dokładnie zagłębiać, ale powiem tylko, że dzięki temu możemy tworzyć różne operacje logiczne na bryłach, odejmować bryły, dodawać bryły, więc kiedy na przykład chcemy stworzyć jakiś dziwny kształt na naszej bryle, tej, która jest naszą właściwą bryłą, możemy stworzyć bryłę pomocniczą i wyciąć jedno drugim. Możemy też dzięki temu właśnie robić takie dziwne operacje. Wykorzystywałem to na przykład w szachach, jak robiłem panel boczny i musiałem wyciąć jakiś, element pod kształt, pod złącze. To po prostu zamodelowałem sobie to złącze w pozytywie, bo tak mi było najprościej pomierzyć. Potem wziąłem do elementu właśnie, gdzie miałem mój bok i odjąłem bryły jedną od drugiej. Dzięki temu było mi to prościej stworzyć. A wracając do tematu tutaj naszego wyciągnięcia prostego w normalnym trybie bez brył, możemy oprócz robienia w sposób zadawania odległości wymiarem, możemy także na przykład zrobić, że ma być na wylot. Więc w tym przypadku, jak sobie ustawimy odejmowanie w dół, no to on nam zrobi tą bryłę na wylot i pokaże tu w nawiasie wartość. Ogółem, jeśli widzicie w inwentorze jakieś wartości czy wymiary w nawiasach, to znaczy, że to są wartości zależne, czyli nie takie, które wyliczamy my z palca, tylko które sobie inwentor sam ustala. Dotyczy to na przykład przypadków, kiedy tworzymy szkic. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Jeszcze. Tak, tak jak sobie tutaj mamy, wrócę do tego wyciągnięcia zwykłego. Sekundkę. O. Jak mam sobie to wyciągnięcie,
i wrócę sobie do szkicu, to mogę, to załóżmy, że chciałbym sobie stworzyć tu jeszcze wymiar, ile jest stąd dotąd. To jest pokazane na 20, ale inwentor stwierdza, że jak dam ten wymiar, to szkic będzie nadmiernie związany i jak i stworzy nam wymiar sterowany, jeśli się na to zgodzimy. O, jak widzicie, to jest wymiar w momencie właśnie sterowany i on jest w tych nawiasach okrągłych. Ogółem, jeśli byśmy sobie się rozmyślili, że nie chcemy tego naszego wymiaru, żeby usunąć wymiar, muszę wyjść z trybu bycia w wymiarze. To co widzieliście przed chwilą, że a jak mam to zaznaczone tą opcję i kliknę tu, to mi wchodzi w edycję wymiaru, a nie pozwala go usunąć. Więc escape'em wyłączamy się z tego. Wtedy prawym przyciskiem myszy możemy na przykład właśnie usunąć ten wymiar, a ten zamieni, że nie chcemy, żeby był sterowany. I teraz mamy go jako zwykły i możemy mu zadać wartość. Jakąś. A możemy mu też z powrotem zadać 2 przez. I tak, jeśli chodzi teraz o tą część, to z takich kolejnych rzeczy, które się przydają w tworzeniu różnych, to tak, wyciągnięcia prostej szkice, myślę, że w miarę powinniście rozumieć, jakby ktoś miał jakieś pytania dotyczące tego, to dajcie znać. Z takich rzeczy kolejnych dotyczących obróbki bryły, to jest jeszcze fazowanie i zaokrąglanie. Kiedy chcemy wykończyć krawędzie w jakiś ładny sposób, żeby właśnie, czy to jest jakiś trzpień, czy coś, co ma w coś wchodzić, żeby łatwo zrobiło, to mamy opcję zaokrąglania. W ramach jednego zaokrąglania możemy sobie stworzyć kilka promieni, 2-3 na przykład, i zaznaczamy sobie potem krawędzie, które chcemy sobie korzystać. O. Na przykład w ten sposób. I tutaj mamy zaokrąglenia 2, a tu mamy zaokrąglenia 3. Gdzie to jest wszystko w ramach jednego zaokrąglenia zrobione. Gdzie można wybierać krawędzi, pętle, że na przykład jak sobie przejdziemy na pętle z kontrolem się odznacza. Dobra, to tak, teraz tak jak wam pokazywałem z tymi zaokrągleniami. Dokładnie tak samo jak zaokrąglenia działają w sumie fazowania. Tylko nie mają takiego ładnego interfejsu, ale o, na przykład można sobie zaznaczyć, że to ma się sfazować i to ma też być sfazowane. I w ten prosty sposób robimy faski na naszych elementach. To się w druk, takie rzeczy właśnie, jak robimy właśnie faski czy zaokrąglenia, to ile, tak nie wiem, frezujemy sobie sami coś u nas, to raczej nie wykonujemy takich rzeczy, bo są dość skomplikowane. Ale przy druku 3D czy przy zlecaniu spokojnie można to stosować. Jeszcze, zobaczcie, tu gdzie macie po lewej stronie model i pojawiają się po kolei nasze operacje, które wykonaliśmy na naszej bryle. I im bardziej skomplikowana bryła, jak widzicie, tym będzie tego więcej. Ale coś takiego jak znacznik końca części. Jeśli chcemy, wiemy, że na przykład popełniliśmy gdzieś w połowie bryły błąd, i chcemy go zedytować, albo zmieniliśmy zdanie i chcemy coś innego zrobić, to taki, żeby nie robić kolejnych wyciągnięć i nie tak jakby naprawiać tego błędu 3 operacje temu 2 operacjami do przodu, to mam coś takiego jak znacznik końca części. Możemy go złapać i przesunąć sobie wyżej i tak jakby cofamy się dzięki temu w czasie. I żeby zobaczyć, w tym momencie możemy w tym miejscu na przykład sobie zrobić szkic 2D. Możemy sobie coś narysować. Sobie narysuję cokolwiek. I możemy to wyciągnąć. OK. I dopiero teraz możemy złapać na znacznik końca części i na przykład przyjechać na sam koniec. O. Jak widzicie, w momencie gdybyśmy stworzyli ten sam okrąg i jak widzicie, zresztą ten okrąg się tutaj tak ładnie scala pomimo tej faski. Gdybyśmy zrobili ten okrąg w tym momencie, na tej płaszczyźnie, narysowali go sobie praktycznie, no, plus minus tak samo, żeby wystawał nam tu do góry. Zobaczcie, damy sobie wyciągnięcie proste. OK. To widzicie, tu jest taka przerwa. I to jest właśnie na przykład ta różnica, w którym momencie tworzyliśmy ten obiekt. Jak widzicie, to ten ostatni jest w tym miejscu, a ten wcześniejszy, co zrobiłem przy przesunięciu znacznika końca części, jest tutaj.
W tym przypadku może jest to dość trywialny przykład, ale gdybyście mieli tutaj już ze 20 różnych operacji, to ten znacznik końca części się przydaje. No i zrobiłem sobie te poprawki w środku, które właśnie na przykład, to nie muszą być też poprawki, że dodajemy coś, to też mogą być poprawki na zmianie kształtu wręcz tego pierwszego elementu. I kiedy go sobie pozmieniamy, to potem zjeżdżamy po jednej operacji w dół, patrzymy, gdzie coś się rozjeżdża i tam, gdzie się to porozjeżdża, to możemy sobie to poprawiać. Bo czasami jest tak w ogóle, że jak zmienimy ten element pierwszy, to te kolejne elementy na przykład tracą zaczepienie, gdzie ten szkic, który tworzyliśmy na pierwszym elemencie, był zaczepiony i wtedy możemy redefiniować położenie tego szkicu, przyłapać go od nowa, właśnie tymi wiązaniami ustalić go, gdzie trzeba. I nie wyrzucać faktycznie całego rysunku do kosza, tylko tak jakby kontynuować dalej sobie naszą pracę. Także tak, kolejnym takim aspektem, który często się używa, jest tworzenie otworów. Można stworzyć otwory, tak jak wam wcześniej pokazywałem, bierzemy szkic. Jeśli załóżmy chcemy mieć sobie w tym otwory, zróbmy od dołu, bo tu mamy dość pustą, dość dużo miejsca jeszcze. I możemy zrobić te otwory w taki sposób, że narysujemy sobie 5 kółek, które na przykład potrzebujemy zrobić otwory pod śruby M3. A to robimy sobie otwory, załóżmy 3-2 i robimy sobie 3 takie otwory na 3-2. To jest trochę bez sensu, bo w momencie, kiedy chcemy zmienić potem coś, no to musimy zmieniać osobno każdy otwór. Możemy też zrobić, tak jak wam wcześniej pokazywałem, te wymiary przywiązujemy jedne do drugich. Czyli jak na przykład chcemy wymiar tego kółka przywiązać sobie do tego kółka pierwszego, po prostu wchodzimy tak, klikamy tu i jest D21. To samo możemy zrobić tu. I teraz tym jednym wymiarem zmieniamy wielkość wszystkich kółek. Ale to nie jest najładniejszy sposób na tworzenie otworów pod śruby i pod różne takie elementy mocujące. Więc pokażę wam, jak to tak zrobić najsensowniej. Że my po prostu tworzymy sobie nowy szkic, tak jak do tej pory, bierzemy punkt, umieszczamy punkty tam, gdzie chcemy mieć otwory. A na przykład chcemy mieć tu otwory, przyłapię je sobie jeszcze, żeby wam pokazać, co jakaś tam odległość, to było ładnie. Wszystkie są w linii, jak widzieliście, jakie montowałem, bo pojawia się ta linia pomocnicza. Mamy 3 otwory. Teraz możemy użyć narzędzia robienia otworów. Zaznaczył sobie automatycznie 3 otwory z tej powierzchni. I teraz tak, jak chcemy zrobić te otwory? Możemy zrobić to samo, co przy tworzeniu praktycznie wyciągnięcia prostego. Odległość na wylot do powierzchni. Więc sobie zrobimy tutaj w ten sposób. Zrobimy sobie na wylot i możemy sobie wybrać różne typy otworów. Bo może być tak, jest otwór właśnie prosty, przejściowy, otwór wintowany stożkowy. Możemy sobie właśnie tu jest jakiś ISO. Nie, to czekajcie, coś mi się tu ma. Widzicie, troszkę mamy celowe znaczenie, ale jest to bez sensu, gdzie tu jest ręczne wpisywanie, rozmiar. A chyba jak wintowany stożkowy, tak. O, i tutaj na przykład jak mamy sobie profil metryczny. O, dobra, dobrze. Mamy sobie te otwory, no to możemy sobie ustalić, że na przykład chcemy otwór dla śruby M3, M305 na przykład, i klasa, i otwór wkręcania i tak dalej, bo to jest otwór wintowany. Więc już ustawiamy konkretny gwint i potem to można wręcz dać do wyprodukowania, gdzie będą nam gwinty robić. Ale tak z reguły z naszych takich rzeczy to używamy otwór prosty. Jeśli na przykład chcemy schować łebek śruby, to możemy wziąć sobie tą opcję z gniazdem. No i ustalamy, że wiemy, że na przykład łebek śruby ma 4-8 mm w średnicy, to robimy piątkę, żeby wszedł do tego. Wiemy, że ma wysokość 2 mm. No i dalej jest. Z M3 to ma 3-3 mm, żeby śruba miała trochę luzu, którą chcemy tu wkręcić. Jak już można sobie, możecie teraz zobaczyć. Ładnie nam zrobiło na wylot. Tutaj był ten grzybek po drodze, też go przecięło. Dzięki temu, kiedy będziemy teraz chcieli zmienić cokolwiek w tych otworach,
Po prostu wchodzimy sobie w otwór i zmieniamy jego parametry tu wszystkie. Jeśli chcemy zmienić ich ułożenie, to mamy tutaj je wszystkie na szkicu, więc możemy je sobie dowolnie przesuwać w tą, w tamtą, jak chcemy. Tak. Jeśli chodzi o to, ok. Jeśli chodzi o otwory, to na przykład otwory możemy tworzyć też w szyku. To wam pokażę. Wsunę sobie to, jak tu miałem. Zwiążę sobie to. Jeśli chcemy właśnie zrobić dużo otworów albo dużo jakichś innych elementów, bo to nie dotyczy tylko otworów, w jakimś konkretnym układzie możemy użyć coś takiego jak szyk. Tu jest prostokątny i koło. Więc na początku wybieramy geometrię, którą chcemy skopiować. Bierzemy sobie, teraz tak, mamy geometrię wybraną, bierzemy sobie kierunek jednej osi, kierunek drugiej osi. Gdzie to nam się w złą stronę zrobiła, to trzeba ją odwrócić. No i teraz możemy sobie, nie wiem, wybrać, że chcemy trzy otwory w tą, dwa otwory w tą. Tutaj mamy takie odległości, to możemy sobie dać 15, możemy dać 10, dzięki temu, czy w tym momencie mamy 6 otworów, to też nie będzie tworzonych, jak tutaj zmienimy parametry. Co jeśli tak kliknę? To wtedy one nam się przybliżają bliżej do siebie. I teraz jak wrócimy tu do otworów, to że zmienialiśmy, to to nam znikło, ale jak sobie tu wrzucimy, to możemy sobie, jest jeden, no i tutaj sobie po prostu zaznaczamy tylko wszystkie, które chcemy. I tak widzicie, tam w tym momencie 6 otworów, wszystkie o tych takich samych parametrach, nie musimy bawić się w żadne kółka, co szczególnie tworzenie tego kółkami wielowyciągnięciem przy dużej ilości otworów jest dużą ilością operacji, ale to jedną prostą operację mamy z głowy. I tak samo tak jak ten szyk prostokątny, mamy szyk kołowy, żeby sobie złapać geometrię. Sobie potrzebuję jakiś punkt, może być ten punkt. O. Widzicie? Zrobiło się, a może, o, możemy sobie jako punkt osiowy złapać ten. Widzicie, mamy teraz stworzone, co to jest ilość, tu jest w jakich, pod jakim kątem, bo możemy to zrobić, nie wiem, na 100 stopniach, mieć sobie te wszystkie elementy, czy na 90, w zależności od potrzeb. O, to jeśli chodzi w sumie o kwestię szyków, jeśli chcemy usunąć szyk, a nie usunąć wszystkich elementów, to na przykład tu właśnie mamy te opcje, właśnie to, co, o, ta ikonka to jest właśnie opcją szyku i to samo tutaj też nam się pojawią opcje szyku, więc tu możemy wejść i możemy albo edytować ten szyk, albo po prostu usiąść go, usunąć sobie cały, usunąć. O, widzicie, został nam pierwszy element. To samo to możemy sobie zrobić. Chyba nie możemy, bo inwestor właśnie coś postanowił mniować. Nie wiem, gdzie to znika. No czasami się tak dzieje właśnie. Inwestor jest dość kapryśnym programem. Czasami niektóre opcje znikają, pojawiają się. I czasami pomaga to, co z Discordem, czyli wyłącz i włącz. Dobrze. To jeśli chodzi o tworzenie takich rzeczy, to w tym momencie chyba te najważniejsze opcje przeszliśmy. Jeśli ktoś chciałby kiedyś na swoim renderze pokryć to jakimś ładnym obrazkiem, to tu jest coś takiego pokrycie bitmapą, to można nałożyć jakiś obrazek na to. Tak. O, z takich rzeczy, które mogłyby wam się przydać, to jest jeszcze skorupa. Czekajcie, stworzę nowy model. Nowa. W tym momencie robimy sobie konstrukcję. Tutaj standard, zwykłą konstrukcję blachową. Zrobimy na którejś osobnej edycji, to się przydaje, kiedy... Wbrew pozorom konstrukcja blachowa się w naszym przypadku dość często przydaje, bo w sumie raczej tworzymy jakieś obudowy i mocowania, które w sumie dużo prościej technologicznie jest wykonać z pogiętej i pociętej laserowo blachy niż z jakiegoś pełnego elementu, chyba że drukujemy. Tak właśnie, stworzę sobie nową konstrukcję i stworzę szybko tylko, tak jak wcześniej mieliśmy, prostopadłościan. Wciągnięcie proste. Ok. Mamy sobie załóżmy, że chcemy stworzyć sobie pudełko na coś. To moglibyśmy stworzyć jedną ścianę. Tak, popatrzcie, chcemy stworzyć pudełko, to możemy właśnie stworzyć podstawkę. Załóżmy 30 na 30, wyciągnięcie 2 i dobudować po rantach
ścianki. Dlatego jest to trochę upierdliwe, żeby stworzyć coś takiego. Możemy w tym momencie narysować tu na górze, na górze tego prostokąt mniejszy o ściankach właśnie na przykład o 2 mm z każdej strony, ale to wciąż nie jest super rozwiązanie, ale mamy też opcję tutaj na górze, jak skorupa właśnie podświetliłem i jak sobie ją klikniemy i właśnie weźmiemy powierzchnię, w tym momencie ona stworzy nam pudełko puste w środku. A jak sobie to zaznaczymy, to usuwa nam tą powierzchnię, którą zaznaczamy, ustanawiamy sobie tutaj grubość ścianki, w sensie jest 1 mm, sobie wstaje na przykład 2 mm. Tu są, w którą stronę, czy skorupa jest do wewnątrz, czy na zewnątrz naszego wymiaru, czy w obie strony. No, uznajmy, że te box, który stworzyliśmy, to były maksymalne wymiary zewnętrzne. I jak sobie to stworzymy, o, to proszę, w tym momencie mamy sobie takie pudełko stworzone w bardzo prosty i szybki sposób. No, myślę, że to jedna z takich przydatniejszych opcji może być w przypadku tworzenia obwodów i tak dalej. Nie wiem, jeśli tworzymy pokrywę na coś, to modelujemy sobie to właśnie jako całą bryłę z zewnątrz, edytując jej kształt, a na końcu tylko wybieramy od środka, bo to nieważne jak skomplikowany kształt, to narzędzie i tak sobie da radę. To teraz jeszcze z takich rzeczy, jeśli chcemy na przykład, staram się to najlepiej pokazać, o, załóżmy, że chcemy stworzyć jakiś element, że chcemy, zrobimy sobie, dobra, już wiem, zrobimy sobie walec na spodzie tego. Ok. I teraz tworzymy okrąg, robimy wyciągnięcie proste i wyciągamy tak, żeby mieć walec. I teraz jakbyśmy chcieli na przykład zrobić śrubę przechodzącą przez bok tego walca. Gdybyśmy chcieli rozpocząć szkic 2D, to widzicie, nie da się stworzyć szkicu na boku walca, no bo on nie wiadomo, sam nie wie, z której strony miałby być. I w tym momencie przychodzą nam z pomocą płaszczyzny. Moglibyśmy wykorzystać płaszczyznę początkową, którą tu mamy, której byśmy coś narysowali i złapali to sobie względem no na przykład ścianki górnej i dolnej, to byłoby to w miarę nie najgorsze, ale możemy zrobić coś takiego, co się nazywa płaszczyzna. Bierzemy sobie tutaj, rozwijamy i widzicie, jest dużo różnych płaszczyzn. Możemy wybrać na przykład płaszczyzna styczna do powierzchni i równoległa do płaszczyzny. Więc w tym przypadku to jest coś, co nas najbardziej urządza, więc wybieramy sobie, do czego ma być styczna, czyli w naszym przypadku tego walca i teraz szukamy powierzchni, do której ona ma być równoległa. No to ta na przykład w naszym przypadku i zobaczcie, mamy teraz płaszczyznę, która jest idealnie na boku walca i w momencie, kiedy byśmy chcieli sobie teraz zrobić jakiś element, właśnie jakiś otwór przechodzący przez ten walec, to idziemy sobie po prostu za rozpocznij szkic 2D, idziemy na tą płaszczyznę, musimy przy jej ramce, żeby w nią kliknąć, widać mojego kursora, to skomplikowane, ona nam się podświetla, kiedy najeżdżamy na jej ramkę tylko, no a jak sobie przybliżamy, sobie teraz już jesteśmy w trybie tworzenia szkicu, to możemy wziąć zwykły okrąg, złapać się na przykład właśnie na środku, to może za proste, ale możemy, o, złapać się tu gdzieś, narysować sobie okrąg. Teraz, żeby było wszystko jak należy, to należy go, ten okrąg, złapać do jednej ścianki, złapać sobie jego cyk średnicę. I powinniśmy go jeszcze złapać w drugiej płaszczyźnie. Najlepiej chyba w tym przypadku go sobie do tego zrobić i zrobimy 11. Gdzie mamy zrobiony szkic takiego okręgu zawieszonego trochę w powietrzu, ale jak zrobimy sobie teraz na nim wyciągnięcie proste i zrobimy w kierunku odwróconym i dam sobie przejście na wylot, to mamy. Dobrze. A i tutaj w trybie wycinania zrobimy i damy OK, to mamy takie przecięcie w walcu, może to wykorzystywane, kiedy są potrzebne właśnie jakieś elementy toczone z otworami mocującymi, blokadami. I
No i w sumie płaszczyzny można też wykorzystywać, jak widzieliście, z tych wiele różnych opcji, bo można też wziąć, tak jak mamy jedną płaszczyznę zrobioną, możemy zrobić sobie następną płaszczyznę odsuniętą od tej płaszczyzny o ileś tam centymetrów i zrobić kolejną jakąś operację opartą na tej płaszczyźnie konstrukcyjnej. I tak samo jak widzicie, płaszczyzny pojawiają nam się tu w tym drzewie opcji, więc tak samo jak wcześniej możemy tym znacznikiem końca części podejść sobie do góry i wyłączyć tą płaszczyznę, wyłączyć to wyciągnięcie, które zrobiliśmy z otworami przed chwilą. Dobra, to chyba z tej części w sumie takich operacji na bryłach takich podstawowych najważniejsze przerobiliśmy w tym momencie. Czy ktoś w sumie, ewentualnie nasunęło się komuś jakieś pytanie dotyczące tej części, którą właśnie teraz robiliśmy, zanim przejdziemy dalej? Okay, sobie pozapisywałem te elementy. To jak nie ma żadnych pytań, to chciałem przejść do takiej części bardziej praktycznej. Mam kilka elementów przygotowanych. Wam pokażę. Tylko się przełączę na inny projekt. Otworzę sobie. Tak, chcemy stworzyć sobie coś takiego. Ja chciałbym, żebyście stworzyli sobie taki element na początku. Widzicie, to nie jest żaden skomplikowany element. Składa się on aż z jednej operacji. Tu wam pokażę. Mam przygotowany rysunek techniczny do tego, jak ten element ma wyglądać. Tu jeszcze brakuje, widzę, jednego wymiaru. Wysokość, grubości tego. OK. To pokażę, to patrzcie, to jest ten ogółem element w wersji 3D. Tu macie element w wersji z rysunkiem. Nie wiem, dam wam kilka minut, spróbujcie sobie to narysować. Dajcie znać, jak wam wyjdzie, jak wam nie wyjdzie, też dajcie znać. Najwyżej udostępnijcie swój ekran i pomogę rozwiązać ewentualne problemy. Ty koło ma 12 mm, tak? Słucham? Promień. Ty koło ma... ten wewnętrzny, tak. Jakoś na tym rysunku poglądowym jest strasznie, wydaje się, jakieś większe niż 12. Nie wiem. Tutaj? Coś mi te 12 strasznie to jest mało... średnica. No, tak. No to... No dobra, jeszcze raz zobaczę. No możesz nie wiem, zawsze może pokazać mi... swojego streama, to ci zawsze mogę coś spojrzeć. Może ja wkopywałem właśnie średnicę. Bo no, jeśli rysowałeś okrąg, to wpisywałeś raczej średnicę. Dobra, dobra. No to już wiadomo. Chcesz się pochwalić? Coś tam stworzył? Mam tylko pytanie, bo jak tutaj są teraz te dwa obiekty, to jak sprawdzić, czy ten konkretnie też jest dobrze uwiązany, czemu czegoś nie brakuje? Bo miałeś coś takiego, jak robiłeś ten element, że ci pokazuje, że jest uwiązany, że ma wszystkie wymiary pokazane, nie? No tak. I teraz pytanie, jeżeli ja mam w tym projekcie teraz dwa obiekty, to jak sprawdzić, że ten konkretnie, który teraz zrobiłem, jest uwiązany? Aha, że masz dwa rysunki. To lepiej było. No bo on pokazuje, że jest związany szkic, a to masz w szkicu dwa elementy. Ja bym powiedział, że trzy, bo mam ten prostokąt i dwa okręgi. Okej, okay, no szczerze to. Aha, tak. Dobra, rozumiem, bo to nie masz czegoś takiego jak ja w tym momencie, prawda? Zobacz sobie, jak jeszcze raz, co? Zobacz sobie na streamie. Rozumiem, że nie masz czegoś takiego, jak ja mam, tylko że zrobiłeś to prostokąt i dwa kółka. Zrobiłem jeden prostokąt, potem zrobiłem kółko, które zrobiło wybrzuszenie, potem kółko, którym wyciąłem ten środek. Okej. Okay. To wiesz co, to będziesz... To tylko nie da się chyba zobaczyć dla tego konkretnego elementu. Ogółem powinno się robić tak, że jeśli właśnie do jednego szkicu robisz jedną operację, czyli w sumie tak, o widzisz, tak ja mam tu zrobione, że mam jedną bryłę zamkniętą i z tego robię jedno wyciągnięcie.
że okej, mógłbym zrobić sobie właśnie prostokąt, 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 tylko to wtedy właśnie grozi trochę porozjeżdżaniem się. Tak jak widzisz to, co tutaj mam zrobione, to jest po prostu tak, że miałem narysowane te elementy i po prostu rysowałem i wiązałem je po kolei. A i tak widzisz, że to coś jest niepowiązane. No to jak wszyscy będą gotowi, to mógłbyś pokazać, jak właśnie ty to zrobiłeś? Dobrze. To tak, zrobiłem sobie to w ten sposób, że zrobiłem jeden szkic ten elementu od boku i go wyciągnąłem. Jeśli chodzi o to, to po prostu to jest łuk. To są łuki o zadanym promieniu. To są linie proste i to wszystko jest właśnie przypilnowane, żeby tu były wszędzie wiązania. To jest wiązanie prosto, to jest właśnie wiązanie usadzenia tego tutaj. Tutaj są wiązania prostopadłości, dodane wymiary, utrzymanie tego na środku. No i jak widzicie, jest szkic w pełni związany dzięki temu, więc jest to taki prosty sobie element usadzony tutaj. Strona 20-20. Przez jeden, dwa przykłady jeszcze zrobimy, bo nie chcę też zaczynać kolejnych dzisiaj wchodzić w ani złożenia, ani w konstrukcje blachowe. Natomiast ten razem zostawił. Z takich elementów do takiego popróbowania sobie. Myślę, że ten jeszcze element jest dość fajny. To jest sobie jakieś tam mocowanie do czegoś. Tak. I idzie, jest to taka pastylka, która ma dwa otwory. Otwory mają sobie tutaj faskę, nie za dużą. Z tego wystają dwa elementy do góry, które są elementem identycznym do góry. I one mają sobie tutaj wgłębienie i otwór na wylot. I pokazywałem wam w sumie odbicia żadnego. To mogę wam tylko to pokazać. Czekajcie, przesunę sobie znacznik części. O, zobaczcie. Najpierw pokażę wam, jak to stworzyć w taki sposób dość ciekawy, potem możecie sobie spróbować sami, że tworzymy sobie na wyciągnięciu prostym połowę tego elementu. Robimy sobie ten otwór tutaj z faską od razu i robimy dalej. Wiecie, rysujemy sobie teraz ten bloczek do góry, pusty. Robimy zaokrąglenia boków. Robimy otwór z pogłębieniem, żeby był taki. I na końcu łapiemy całą tą część. Pokażę wam, bo nie pokazywałem wcześniej, jak to robić. Jeśli chodzi o odbijanie, to tu jest... teraz zgubiłem to, gdzie jest. Tu jest, w szyku. Jest sobie odbij. Wtedy bierzemy sobie element, który chcemy zrobić. Tu sobie przełączamy w tryb odbijania brył, ponieważ to jest bryła, więc łapiemy sobie, to jest jedna bryła, to jest druga bryła, bo takie stworzyłem, takie tam wcześniej tworzyłem, tu wyciągnięcie proste jest poprzez, czekajcie, pokażę wam, to wyciągnięcie proste pierwsze jest poprzez stworzenie tej zwykłej bryły, bo to jest pierwsze, ale kiedy mamy wyciągnięcie drugie, to jest zrobione poprzez dodanie nowej bryły, żeby miał tak jakby elementy, które jak sobie zobaczycie, tutaj jest, to jest bryła pierwsza, to jest bryła druga. I teraz, kiedy sobie tworzymy to odbicie, tutaj jest sobie w szyku odbicie, o, to łapiemy elementy, które są odbicie. Więc najłatwiej, zamiast wybierać po tych pojedynczych elementach, to po prostu łapiemy całą bryłę. Łapiemy jedną bryłę, drugą bryłę, łapiemy sobie płaszczyznę odbicia, że chcemy się odbić tutaj przez to i widzicie, automatycznie nam odbija, że mamy gotowy cały element, który się składa z, o, cyk, w ten sposób, z dwóch elementów. I na koniec jeszcze, kiedy już jesteśmy po tym odbiciu, tego wam też wcześniej nie pokazywałem, to zobaczcie, mamy cztery bryły. Bryła jedną, drugą, trzecią, czwartą. O ile fajnie jest, że bryła druga i trzecia są samotne, to bryła pierwsza i czwarta lepiej jakby były razem. I wtedy tu mamy taki przycisk na górze, utwórz kombinację. Łapiemy sobie to i łapiemy sobie element, który chcemy, żeby był bazą.
U nas może być ten pierwszy, bo go osadzaliśmy w zerze globalnym, robiąc ten projekt. I łapiemy sobie potem obiekt narzędziowy, czyli to jest ten obiekt, którym operujemy, ponieważ możemy robić na przykład odcinania bryły, kiedy w sensie, że wycinamy w bryle, więc wtedy w bazie wycinamy na przykład obiektem narzędziowym. W tym przypadku w bazie obiektem narzędziowym dodajemy. No i po prostu tutaj mamy tryb połączenie, mamy też tryb wycięcie i tryb przecięcie. No nas interesuje oczywiście tryb połączenie. W momencie, kiedy sobie zaznaczamy te dwa obiekty, wybieramy tryb i damy OK, to widzicie, połączyło nam się to w jedną bryłę. I tutaj nam się też te bryły scaliły i mamy trzy bryły. Tego bryłę pierwszą, drugą, trzecią. OK. I w tym tutaj przypadku, tak jak to skończyłem, to wszystko skończyłem w jednej bryle. I chciałbym, żebyście spróbowali sobie to zrobić, bo to jest dość ciekawe zadanie. Tutaj mam szkic tego elementu. Wydaje mi się, że dałem wam wszystkie wymiary, jakie są potrzebne. W razie, gdyby jakiegoś wymiaru nie było, to mówcie. I tak, tak jak widzieliście, najlepiej sobie zacząć właśnie od zrobienia jednej połówki, narysowania połówki, po prostu odbicia całości. Dobra, czy są jakieś pytania aktualnie z tego? Zobaczymy w trakcie. No to dawajcie, jak coś, to próbujcie, pytajcie. Myślę, że powinno wam pójść, a wiem, czego jeszcze tu nie zrobiłem wymiarów tej faski. Zaraz wam zobaczę, ile tu jest. To jest faska 0,5 na 0,5. Więc to jest taka bazowa faza. Nie trzeba kombinować nic z wymiarami. Dobra, to dawajcie, jak macie jakiś problem, czy skończycie, to mówcie. Będziemy analizować i najwyżej lecieć dalej. Mogę być wybredny, ale gdzie jest wymiar, gdzie, w sensie, gdzie jest centrum tego otworu, tego gwintu? Gdzie, którego otworu jest? Tych onych krań. Czekaj, bo coś mi cię zerwało. Powtórzysz? Potrzebuję wymiaru, gdzie jest dokładnie centrum tych otworów na obrzeżach. Bo jeśli chodzi o wysokość, to będzie to pewnie 16 na 2, ale w długości. Co, te otwory dołożyłem, średnicę, tam jeszcze, teraz, właśnie na tym wyższym. A co do tego, bo tu brakuje jeszcze, poczekaj, zaraz ci znajdę. Bo to powinno, one są współosiowe. Ten z tym. O, widzisz? Teraz dodam. Aha, dobra, widzę, okej. Okay. Zapomniałem dodać tego. No to tak na szybko opisywałem je. Okej, okay, jeszcze. Czy ten otwór to lepiej zrobić dzięki funkcji otwór, czy może na rysunku zrobić koło po prostu, które wytniemy? Mówisz o otworze którym? Tym w tej płytce, czy w tym stojącym do góry? Jeszcze w tej podstawie. To wiesz co, to najlepiej go zrobić ogółem. Takie, większość otworów lepiej robić funkcją otwór. I jak zobaczysz sobie na tym górnej części schematu, tam masz faskę 0,5 na 45 stopnie zaznaczoną, to tym narzędziem otwór możesz ją sobie łatwo zrobić. Spójrz, jak sobie tutaj masz. O, tu jest ten otwór. No, otwórz się. O, to sobie wtedy możesz wykorzystać tu faskę i ustawić właśnie, że chcesz sobie
zrobić faskę z 4 na 90 na trójkę i będzie. O, widzisz? I bo jakbyś chciał to robić w tym wyciągnięciu, to mógłbyś to teoretycznie fazować, ale to masz dwie. Masz dwie operacje, więc wygodniej jest to zrobić tym jednym otworem właśnie sobie. A jak potem funkcję otwór go wycentrować? No bo popatrz, otwór robisz sobie na szkicu, tak? O, widzisz? Robisz sobie szkic, gdzie robisz ten punkt. Robisz sobie tak. Znaczy w końcu części tylko przewinę do góry. To tak, jak masz sobie ten, jeszcze wyżej, masz sobie takie coś, stworzyłeś, to robisz sobie szkic 2D, robisz sobie na tej powierzchni, robisz sobie, tu można w ogóle zrobić takie coś, co się nazywa rzutuj geometrię. To znaczy, że na nasz szkic przeciąga element z dolnego elementu i on jest jakby elementem naszego szkicu. Więc o, widzisz, tu sobie mam ten pierścień, więc gdy zrobiłem ten pierścień, to mi się przeniosłem geometrię, to mi się zrobił tu ten punkt środkowy i wtedy mogę sobie wziąć zwykły ten punkt i osadzić go sobie tu właśnie w środku. Ja się automatycznie zwiążę do środka i teraz masz w pełni związany od razu szkic. I teraz jak sobie... Dobra, dzięki. No i sobie go kończysz i robisz ten otwór już tutaj normalnie. Dobra, chyba się trochę poddaję, jak jest ten element właśnie ten wystający z tym otworem. No. Jak go zrobić, go zaokrąglić i jeszcze zrobić ten otwór w środku. To wiesz co, to patrz, pokażę ci tutaj. To tak, masz zrobiony ten element do góry, czy nie? W ogóle. Ten prostokąt, tak, wyciągnięty. No, to zobacz sobie na streamie. Wiesz co, takie coś, tak? Aha. No to teraz spójrz. No. To żeby go zaokrąglić, to możesz wziąć tutaj to zaokrąglenie. Czekaj sekundę. Możesz sobie wziąć to zaokrąglenie tutaj i robisz jedną krawędź, tu drugą krawędź i zrobić promień 5, bo tam jest dycha. Okay. Dobra, poczekaj chwilę. Okej. Okay. Dobra, mam. Okej, okay, dobra. To sobie tu klikasz OK. Poczekaj tylko. Sekunda. Dobra, o. I teraz jak chcesz sobie zrobić dalej... Ja sobie to przesunę. I teraz przechodzisz do kwestii tego otworu. No to sobie musisz zrobić szkic najpierw na tym. Pokażę ci to, moment, krok po kroku będzie najprościej. Tylko podjadę do góry znacznikiem. O. I teraz tak. Rozpoczynasz sobie tutaj szkic 2D. Na tym elemencie. No i teraz robisz sobie punkt tu na środku. O, w ten sposób, nie wiem, czy widziałeś, jak sobie najechałem tu i przytrzymałem kursor, to on automatycznie zrobił rzutowanie tej geometrii. Że nie trzeba tam naciskać tego przycisku, co pokazałem wcześniej. No i teraz mam złapany punkt, no i mocuję sobie punkt po prostu w środku tego łuku. Aha. No i jak sobie zakończam szkic, to potem idę sobie do otworu. No i robię taki otwór, jak tu ma być. O, widzisz ten z tym pogłębieniem walcowym. On jest na wylot. No i tutaj parametry. Nie wiem, czy dokładnie takie były. Tu mam pewnie z innego. O, no i jak sobie dam OK, to wtedy mam zrobione. Jak on tam miał te parametry? Już ci patrzę. Tak, walec zewnętrzny to jest 6,5. A w sensie, no, ten większy otwór to ma 6,5 średnicy, a ten mniejszy 3,4 średnicy. No wiesz. A głębokość, jak on tam miał? Właśnie patrzę, 2 mm. Okej. Okay. Tam są. Aha, mam. No i teraz zostaje ci kwestia odbicia tego. Jeszcze. Dobra, to odbicie było... Dobra, mam odbicie. To było po bryłach? Tak, po bryłach. Tak? Dokładnie. I teraz wybieram bryły. I te... No nie, zaznaczą mi wszystkie w ogóle w projekcie bryły. No, masz, no to dobrze, czy nie? Czy masz
Czy nie wiem co. No to mam też wszystkie inne projekty jeszcze. Aha, no to poczekaj, to wiesz co, no zobacz. O, jak ja tutaj mam to w ten sposób, to sobie po prostu robię. Jestem ślepy. Tu gdzieś było odbić. Tu. To jest tak, no i tu zaznaczam sobie po bryłach, no i mogę zaznaczać dowolnie. Widzisz, tą, na którą najadę kursorem, co tam mi się podświetla. Zależnie, że. Ja nie mogę wykonać tej opcji na górze bryły. Ja mam od razu już wciśnięte, miałem wszystkie zaznaczone z automatu. Czekaj. No to dziwne. Czy wiesz co, może było błędem to, że wam nie powiedziałem, żeby zrobić nową bryłę pod to. To może wszystko jest tworzone jako jedna bryła. No wiesz co, nie wiem czy... Jak masz te poprzednie elementy porobione, bo bardzo możliwe, że one mają jakąś korelację względem siebie. Więc nie wiem, czy nie musiałbyś najlepiej usunąć tych poprzednich brył, co robiłeś. Ale nie wiem, czy da się to jakoś łatwo teraz zrobić. A ja mogę po prostu wszystkich zaznaczyć i delete? Spróbuj, bo nie do końca wiem, co masz, co się wydarzyło. Chyba nie. No, próbuję delete i nie za bardzo chcę. Czy ty to masz wszystko na jednym... Masz to wszystko na jednym szkicu? Czy nie? Nie, no każdy jest oddzielnym szkicem. No to usuń pozostałe szkice. Ewentualnie. To jest jakiś plan, oczywiście. No dobra, jestem. Teraz próbujmy. Prawda, nie mogę zaznaczyć, ale teraz są tylko te dwie bryły, więc są zaznaczone obie. Okej. Okay. Dobra, i je zaznaczyłem i teraz co? I wtedy możesz... I wtedy mogę co? I wtedy teraz możesz je, bo ty jesteś w tym trybie odbicia, tak? No to masz elementy wybrane, tak. Teraz płaszczyznę odbicia musisz zaznaczyć. O, i to jest aha, ta tutaj. No i powinno ci to odbić teraz. Aha, i okej. Tak. O, nawet mi się od razu połączyło. Nie musiałem robić tego, co ty tam robisz, żeby je połączyć. O. To coś zmieni. Może tego, że to nie są bryły. Możliwe, że nie, robiłeś tego na osobnych bryłach. A tak, no jeśli to nie są bryły, to faktycznie on wtedy to łączy. A jak robić, żeby to było jako bryły? Bo tego nie załapałem najwyraźniej. A powiedz mi, jak masz tam korpusy bryłowe w modelu po lewej stronie, masz to, co pokazywałem, o widzisz tutaj? Ja mam tu cztery bryły w tym momencie. Ja mam jedną. Okej, okay. A przesuń znacznik końca części ponad odbijanie. Nadal jedna. Okej, okay. A teraz idź do tego wyciągnięcia prostego tutaj, nie przepraszam, tego drugiego, gdzie robisz ten prostopadłościan do góry. Tak masz? Aha, przed otwór, tak? Słucham? Przed otwór jeszcze? Nie, to jest ten, popatrz, to jest tworzenie tego prostopadłościanu, co się do góry wyciąga, tego. Aha, no. I tutaj, jak masz wyjście, to tam jest taka opcja nowa bryła. Widzisz, tam mam teraz kursor. Aha. A, dobra. Aha. Dobra, mam. Ile teraz cisnę OK, to będzie jako druga bryła. Tak, jak cisniesz OK i teraz ci się powinny pojawić tam dwie bryły, tak? Tak, teraz mam dwie. No to teraz możesz ten znacznik końca części przesunąć na koniec i nie wiem, czy ci się nie posypie to odbijanie przez to. Teraz jest przestaw element, napisano błąd podczas wykonania tego polecenia. No właśnie, to przesuń znacznik końca części na koniec, usuń sobie to odbij. Aha, i jeszcze raz. Tak, i spróbuj zrobić to jeszcze raz. A teraz mi się jeszcze ten otwór zepsuł. Który? Wiesz? Ten otwór w tym właśnie, w tym elemencie, co zrobiliśmy z niego teraz bryłę. On się nie wyświetla. A ma tam jakiś error, czy coś się na nim pojawia? Ma ten z niebieskim kółku i z napisem brak efektu. A spróbuj po prostu otworzy, wklikaj się w ten otwór, bo może tam coś uciekło.
No, jestem, czekaj, brak ustawionego ustawień wstępnego. Szczerze, zawsze możesz go usunąć i kliknąć i ten otwór zrobić jeszcze raz, bo to jest tak mi ciężko ci pokazać zdalnie, prawdopodobnie da się to jakoś powiązać. Dobra, chyba wiem czemu. Jest geometria wejściowa, jako geometrię wejściową mam bryłę pierwszą, a nie bryłę drugą. To tak, to dobrze. To będzie problem. Nie wiem, jak to przedstawić teraz. Mogę usunąć. A, i wybierz bryłę. A jak bryłę? O, jest, dobra. Mam musisz kliknąć bryłę. O, tak. Dobra, znalazłem, ustawiłem bryłę, jest okej. Okay. Dobra, i teraz odbiję, i teraz jak wezmę te bryły, o, i teraz mogę zaznaczyć bryły. Mogę być bryły, jedna, druga. To jest płaszczyzna odbicia. Tu. Odbiło się, ale nadal nie połączyło ze sobą. Zrobiło teraz dwie bryły. Dwie czy cztery? Dwie. A co jest pierwszą, a co drugą bryłą? Pierwszą bryłą jest podstawa, a drugą bryłą są oba te bloczki. A to teraz pytanie jeszcze, poczekaj. Czy jak robiłeś odbijanie, to zrobisz, to widzisz tutaj po prawej? Masz zaznaczone połączenie czy nowa bryła? A, mam połączenie, dobra. No, to jak teraz tu sobie zaznaczysz nowa bryła, to teraz i dasz OK, to powinieneś mieć cztery bryły. Tak, teraz są cztery. No. No i teraz sobie możesz zrobić tą utwórz kombinację i tą kombinacją po prostu sobie zrobić jako bazę ten element. O, widzisz, jako bazę mam zrobiony ten element, tu ten na żółto, a te wszystkie trzy elementy są na niebiesko jako obiekt narzędziowy. I jest to połączone. Okej, okay, i gdzie jeszcze raz jest to połączenie? To jest utwórz kombinację tutaj. Zakładka... Model 3D, zmień, utwórz kombinację. Tam obok fazowania. A, nie jest podpisane, dobra. Bo jak masz mniejszą rozdzielczość albo większe ikonki ustawione, to wtedy... Aha. I wybierz bryły. Okay. O, i teraz wszystko jest jako jedna bryła. Okej, okay, super. I właśnie dzięki temu, że miałeś te bryły tam w środku, to widzisz, że tam te prace na bryłach dają dużo różnych możliwości. Tylko trzeba je rozgryźć. Co do czego. Mhm. A teraz takie zaokrąglenie, bo ty ten bloczek zrobiłeś zaokrągleniem, a jak jest ta podstawa, to zaokrąglenie zrobimy jako łuki. To lepiej też się robić jako zaokrąglenia? Wiesz co, ja w tym przypadku robiłem to jako łuk. Szczerze zrobiłem to, widzisz, o tak, jak na szkicu, jako łuk. Szczerze nie ma dużej różnicy. W momencie, gdybyś zrobił to na zaokrąglenia, to miałbyś teoretycznie większe pole do manewru, ponieważ zobacz, w tym momencie, jakbym chciał to zmienić, to niby się nie rozwala nic, bo się zmieniło, ale czasami jest tak, że to się lubi posypać. Ogółem... Bardziej pewną rzeczą i odporną jest skorzystanie właśnie z tych operacji na tutaj, które masz w modelu 3D, te wszystkie zaokrąglenia, otwory i tak dalej, niż zamieszczanie tego na szkicu i realizowanie tego na przykład wyciągnięciem. Czyli na szkicu lepiej proste bryły robić, tak? Tak, właśnie, teoretycznie najlepiej właśnie w szkicach robić proste bryły, wyciągać je, a potem je modyfikować poprzez różne zaokrąglenia, fazy, otwory, bo potem masz najwięcej, czy właśnie kombinacje z brył, bo to jest, im więcej masz właśnie tu pozycji w modelu rozwiniętych, tu po lewej, im więcej masz tu właśnie pozycji sobie, o w tym, to tym łatwiej robić różne operacje i wracać do góry właśnie tym znacznikiem końca części, niż wchodzić do szkicu i tam przerysowywać te elementy, bo potem potrafią zgubić płaszczyzny, wzajemne korelacje i rozsypać ci cały projekt. Czy będzie jeszcze, następnym razem chcę zrobić, bo to jest, wiesz, to co dzisiaj zrobiliśmy, to jest tak na dobrą sprawę bardzo wstęp, ale jeśli tą część właśnie opanujecie dobrze, to potem zostaje jeszcze kwestia złożeń, konstrukcji blachowych i szykowania elementów gdzieś do produkcji, do zlecania do firm, właśnie z rysunkami technicznymi, więc myślę, że spokojnie 2-3
zajęcia jeszcze na to będziemy mogli poświęcić, jak będzie zainteresowany.